Jakieś 2 tygodnie temu Ateca gościła już u mnie na testach, tyle że na masce z przodu miała wtedy znaczek Cupra. I ten samochód z przyspieszeniem poniżej 5 sekund, mocą na poziomie 300 koni, okazał się bardzo uniwersalnym autem, tak naprawdę sportowo-rodzinnym. Dzisiaj Ateca pojawiła się u mnie ponownie, tym razem jednak na masce ma logo marki matki, czyli Seata. I teraz powstaje pytanie, czy ten samochód, dysponując już dużo mniejszą mocą, nadal będzie potrafił wywołać tak pozytywne emocje, ale już pod inną marką, czyli Seat. I właśnie to sprawdziłem przez ostatni tydzień, także jeśli jesteście ciekawi, zapraszam na test. Cześć wszystkim, witajcie w kolejnym materiale na kanale. Jeśli oglądaliście ostatni test Cupry, to pewnie dzisiejszy odcinek będzie Wam się oglądało troszkę łatwiej, bo będziecie mieli taki pełniejszy obraz. Jeśli nie, to polecam, bo to był naprawdę fajny samochód i warto się z nim zapoznać, chociaż on nie jest częstym gościem na naszych ulicach. Ateca jest troszkę częstszym, a ten test umówiłem sobie z pełną premedytacją, bo chciałem właśnie tak praktycznie bezpośrednio porównać, czy Cupra i Seat są od siebie bardzo daleko, czy to są dość zbliżone auta. No i właśnie, może zacznijmy od tego, czym te samochody, czy te marki się od siebie przede wszystkim różnią, konkretnie odnosząc to do Ateki, a jest to oczywiście przede wszystkim silnik, czy w zasadzie jego warianty i możliwość wyboru tych wariantów. No to tak. Zaczynamy od 1.0 TSI o mocy 110 koni mechanicznych i tutaj tylko manualna 6-biegowa skrzynia biegów. Dalej znajdziemy 1.5 TSI, tutaj 150 koni, ale już do wyboru 6-biegowa manualna lub 7-biegowa automatyczna skrzynia DSG. Najmocniejszą wersją, czyli dokładnie tą, którą widzicie w teście, jest 2-litrowe TSI o mocy 190 koni mechanicznych i ten wariant połączony może być tylko i wyłącznie z napędem na 4 koła oraz 7-biegowym DSG. Warto wspomnieć, że Seat nie zatrzymał się na samych silnikach benzynowych, ponieważ mamy tutaj diesla. To jest 2-litrowe TDI w wariantach z manualną lub automatyczną skrzynią biegów, a jeśli chcielibyście wariant z napędem na 4 koła, no to już wtedy tylko 7-biegowe DSG. I żebyśmy mieli już pełną wiedzę, to ja do testu otrzymałem najmocniejszy benzynowy wariant, czyli 2.0 TSI. Mam tutaj 190 koni, 7-biegowy automat i napęd na 4 koła. I teraz pytanie, jak to przełoży się na osiągi w przypadku tej jednostki? Cupra rozpędzała się do 100 km na godzinę poniżej 5 sekund. To było 4.9, tam mieliśmy 400 Nm. W tym wariancie mamy 320 Nm, a do 100 km na godzinę rozpędzimy się w 7 sekund. To jest nadal rewelacyjny wynik. Nie dobry, nie bardzo dobry, tylko rewelacyjny. Pamiętajmy, że mówimy o SUV-ie. Może nie jakimś ogromnym, ale nadal jest to SUV. A po drugie, jakie auto by to nie było, no może poza jakimiś hot hatchami, to 7 sekund to jest rewelacyjny wynik. I zanim te samochody odniosę bardziej do siebie, chociaż zaznaczę, że to nie jest takie typowe porównanie 1:1 tego i tego auta, ale postaram się w tym aucie znaleźć sens kupna jednego i drugiego samochodu, mając do testu i do dyspozycji te dwa samochody praktycznie jeden po drugim. Ale tak jak mówię, skupmy się na chwilę na Seacie Ateca. Chociaż w sumie mógłbym mocno skrócić tą wypowiedź, twierdząc, że te samochody w środku i praktycznie na zewnątrz też mocno się od siebie nie różnią. A może nawet praktycznie wcale się od siebie nie różnią. Wiadomo, różnią się znaczkiem, czy na przykład wydechem, który w Cuprze, szczególnie jak mieliście wariant Akrapowicz, to był czymś całkiem fajnym. Tutaj nie dość, że nie mamy żadnego wydechu typu Akrapowicz, no ale tego możemy się spodziewać. No ale gorsze, że za wydech robią tak naprawdę atrapy. To jest coraz częściej spotykane w samochodach, niestety. Ale też przypatrzcie się, że tutaj nie do końca jest tak, że to są same atrapy, bo co mamy w środku? Czujniki parkowania. I może to wcale nie jest głupie rozwiązanie, bo można troszkę zamaskować te czujniki, nie trzeba lakierować zderzaka. No taka nietypowa rzecz, więc o niej wspominam. Ale jeszcze tak na szybko, bo może ktoś testu Cupry nie widział. Z przodu mamy dużo miejsca, przede wszystkim mamy wygodne fotele. O właśnie,
to nie są kubełki, tak jak w przypadku Cupry, gdzie w aucie testowym mieliśmy te kubełki. Ja zwracałem uwagę, że przez to, że mają zintegrowany zagłówek, to to nie były fotele dla każdego. W Seacie te fotele są już dla każdego, są bardzo wygodne. Ja może 1000 kilometrów tym samochodem nie zrobiłem, ale na tyle, na ile potrafię ocenić, to jest na pewno zaleta tego samochodu. Bardzo wygodnie siedzi mi się w tym aucie. Natomiast odnośnie miejsca z tyłu, zobaczcie, na nogi mam go całą masę. Jak zawsze siedzę sam za sobą, ja mam 182 cm wzrostu. I to samo nad głową, pomimo że mamy tutaj bardzo duże okno dachowe, ono przechodzi praktycznie przez cały dach, to w ogóle o nie nie zahaczam głową, miejsca mam wystarczająco, więc to jest na pewno bardzo duży plus tego samochodu, no ale wiadomo, to jest SUV i tutaj dokładnie tak powinno być i tak jest. Jedyny minus, to mamy duży tunel środkowy. Tutaj wiadomo, jest napęd na 4 koła, ale jeśli chcielibyście wozić trzecią osobę, która miałaby siedzieć z tyłu na środku, no to niech ona się lepiej przypasuje, bo na nogi za wygodnie nie będzie. Ten tunel jest naprawdę spory. No i przejdźmy do bagażnika, a ten w przypadku Seata Ateca pomieści 485 litrów. Bez problemu zmieści się całkiem duża choinka, wypróbowane. I to jest taka choinka, która w zasadzie sięga w mieszkaniu do sufitu, więc naprawdę jest spora. Także jeśli chcecie wozić choinki Seatem Ateca, to problemu nie będzie. Dla formalności zaznaczę też, że w wersji z napędem na 4 koła, czyli takiej, jaką mam tutaj, ten bagażnik jest o 25 litrów mniejszy niż w autach z napędem naprzód. Ale to nie jest dużo, myślę, że to w niczym nie będzie przeszkadzało, czy wręcz nie będzie w ogóle zauważalne. Więc tym się zupełnie nie kierujcie. I jeszcze jedna rzecz, którą muszę poruszyć, czyli ta część samochodu. I w tej części jest to zrobione dokładnie tak, jak całe to auto, czyli bardzo prosto. Nie ma tutaj nic dotykowego, same pokrętła, same przyciski. Ja to jak zwykle chwalę, zawsze póki mam jeszcze okazję, bo wiadomo w jaką stronę idziemy. Także tutaj super. Mniej super odnośnie tego wyświetlacza. Na pewno jego umiejscowienie jest dużym ukłonem do osób, które nie cierpią wystających tabletów tutaj. A tych osób jest naprawdę dużo, widzę to chociażby po komentarzach. Więc dla Was plus, bo macie media tutaj niżej. Ale teraz o co mi chodzi? Ten system troszkę różni się od tego, co przed chwilą powiedziałem o tym samochodzie, czyli że jest to bardzo prosta konstrukcja, czy bardzo prosty projekt. Ja się tutaj gubię. Oczywiście to nie będzie żaden problem dla kogoś, kto jeździ tylko Ateką, bo po tygodniu się do tego tak przyzwyczai, że z zamkniętymi oczami, obudzony w środku nocy, będzie wiedział co gdzie jest. No ale ja się jednak ciągle przesiadam do samochodów i wtedy widzę, który system szybciej łapie i który jest po prostu prostszy. Tu czasami naprawdę ciężko jest coś znaleźć. Przykład. Ja za chwilę o tym będę mówił, ale pojechaliśmy sprawdzić, co ten samochód potrafi w takich zimowych warunkach, czyli jak to z tym napędem na 4 koła i chcieliśmy porobić coś takiego. It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. No i żeby robienie czegoś takiego miało sens, żeby się po prostu pobawić takim autem, trzeba na przykład wyłączyć ESC. No i ja teraz jadę, więc to też nie będzie takie proste. Troszkę może pamiętam, ale gdzie ja tego szukałem? O, systemy asysta kierowcy. Szukałem tego wszędzie tutaj, jakieś przyciski i tak dalej, nie mogłem tego znaleźć. Okazało się, że faktycznie pojazd, też nie offroad, też nie wybór, też nie gdzieś tutaj przyciski, tylko gdzieś tutaj ustawienia i dopiero miałem ESC. Jak wiesz, to znajdziesz to w moment, oczywiście, ale dużo rzeczy nie mogłem tutaj znaleźć tak na pierwszy rzut oka, palca, czy czego tam rzut. Nie wiem, może się czepiam, możemy tak przyjąć, ale ja jakoś do tego systemu do końca się przekonać nie mogę. Po prostu. Muszę go pochwalić natomiast za jedną rzecz. Mamy tutaj, czy może za dwie, bo mamy tutaj bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay i to jest super. I tak jak bardzo często w samochodach z grupy Volkswagena, czyli w Skodach, właśnie w Volkswagenach, czy w Seatach, parując taki telefon, ten system, czy ten telefon potrafi się często zawiesić. Złapie jakiegoś laga, coś tutaj nie działa, coś się rozłącza. To muszę powiedzieć, że Seat Ateca jest chyba pierwszym autem tej grupy, w którym nie stało mi się kompletnie nic. Cały czas od pierwszego połączenia działa tutaj wszystko dokładnie tak, jak powinno, więc naprawdę tutaj szacun. I oby to poszło w takim kierunku, oby we wszystkich samochodach działało to dokładnie tak, jak w Seacie Ateca, dokładnie w tym modelu. I to była pochwała. I ostatnią rzeczą, bo chcę zaraz przejść do innych aspektów tego testu, ale system audio. Jak oglądacie moje testy, to wiecie, że to jest dla mnie ważne i ja mam tutaj dołożony system Beats Audio.
On kosztuje około 2,5 tysiąca złotych. I teraz pytanie, czy moim zdaniem warto taki system dokupić? Zdecydowanie nie. To audio, przynajmniej jak na moje ucho, gra bardzo przeciętnie. Bardzo, bardzo. Spore rozczarowanie, bo to jest dobra marka. Ja na pewno obiecywałem sobie po tym nagłośnieniu więcej. I oczywiście sprawdźcie to sami, nie wierzcie mi tutaj, broń Boże, na słowo, bo audio to jest jeden z tych elementów, które dopasowujemy do siebie, a nie do mnie. Ale moje zdanie jest takie, że gra bardzo przeciętnie. Ale dobra, przechodzimy dalej. To jest samochód z całkiem dużą mocą, z napędem na 4 koła i tak jak przed chwilą widzieliście, miałem w końcu okazję sprawdzić, jak ten napęd, jak ten samochód zachowuje się w trudniejszych warunkach. To oczywiście nie jest żadne auto terenowe, no ale po coś ten napęd tutaj mamy. I może zacznę w sumie od tego, że jak jechałem odebrać Atekę do parku prasowego Seata, jechałem swoim samochodem, który jest Ośką, trafiłem w tą największą śnieżycę, jaka była naprawdę od dawna w Warszawie. I powiem Wam, że mimo że mam oczywiście zimówki i trochę kilometrów w swoim życiu zrobiłem, ja ogólnie lubię jeździć w ogóle w zimę w śniegu, to nie była najprostsza droga. W zasadzie wszyscy jechali 20-30 na godzinę. Działo się coś takiego, że ruszając samochodem, naciskając gaz, stało się w miejscu albo przekręcało samochód na bok. Ogólnie jechało się fatalnie. Jakoś tam cudem dojechałem do parku prasowego, zostawiłem swój samochód, wsiadłem w Atekę i nagle jakbym znalazł się w jakiejś innej rzeczywistości. Mimo że śniegu było jeszcze więcej, bo cały czas sypało. Droga powrotna tymi samymi ulicami to było tak. Oczywiście pamiętajcie, bo to muszę zaznaczyć, jeśli nie macie doświadczenia z samochodem 4x4, zobaczyliście teraz śnieg, słyszycie co ja mówię, pobiegniecie do salonu, kupicie 4x4 i w ogóle luz, jesteście królem drogi. Pamiętajcie zawsze o jednym. Samochód z napędem na 4 koła, na ślińskim, czyli na przykład na śniegu, rozpędza się miliard razy lepiej niż samochód z napędem na jedną oś. Ale hamuje dokładnie tak samo. Czy w zasadzie w tym przypadku nie hamuje. Więc miejcie to zawsze na względzie. Pamiętajcie to zdanie, jak macie w ogóle wynieść coś z tego testu i chcecie kupić samochód z napędem na 4 koła, to zapomnijcie wszystko, co powiedziałem o ATC, zapamiętajcie to zdanie. Rozpędza się 100 razy lepiej, hamuje tak samo jak Ośka. Mówię to oczywiście do osób, które nie mają doświadczenia z takimi samochodami. Ja z napędem na 4 koła pokonałem w swoim życiu bardzo dużo kilometrów, więc wiem, o czym mówię, ale naprawdę tutaj, mając takie porównanie, wsiadając z jednego do drugiego, no to zrobiłem wow. Ale konkretniej, ten napęd to oczywiście Haldex. Nie będę tego rozwijał, bo to nie miejsce i czas. Ale muszę powiedzieć, że moje wrażenia z jazdy z tym samochodem, czy to bawiąc się w takich warunkach, jak właśnie widzicie, czy po prostu jeżdżąc na co dzień, są bardzo bliskie temu, co oferują samochody ze stałym napędem na 4 koła typu Subaru. Naprawdę tutaj wielki szacun za to. I tak jak Seat Ateca, może wydawać się takim troszkę nijakim samochodem, bo myślę, że dla wielu osób dokładnie tak jest. Cupra zmienia to mocno, ale Seat Ateca z napędem na 4 koła i silnikiem o mocy 190 koni to zdecydowanie nie jest nijaki samochód. To jest auto bardzo szybkie, to jest auto, które się świetnie prowadzi, bez żadnych problemów radzi sobie na śniegu, w jakichś zaspach, na śliskiej drodze i po prostu ten samochód najzwyczajniej w świecie prowadzi się z bananem na gębie. Tylko teraz dochodzimy do momentu, który jest w zasadzie clue mojego testu, bo zacznijmy może od cen. Czyli ile takie cacko kosztuje? Ceny Seata Ateca startują z poziomu 96 tysięcy złotych. Tyle zapłacimy za podstawową wersję z silnikiem 1.0 TSI o mocy 110 koni i manualną 6-biegową skrzynią biegów. Klienci zainteresowani mocniejszą jednostką 1.5 o mocy 150 koni będą musieli wyłożyć przynajmniej 119 tysięcy 200 zł i będzie to skrzynia manualna. A jeśli chcielibyśmy skrzynię automatyczną z takim samym silnikiem, to musimy przygotować przynajmniej 129 600 zł. Jeśli natomiast spodobał się Wam prezentowany wariant 2.0 TSI o mocy 190 koni i z automatyczną skrzynią DSG, to szykujcie się na wydatek przynajmniej 148 600 zł. To jest oczywiście pierwsza dostępna z tym silnikiem wersja Style, a najwyższa wersja FR to już 167 200 zł, ale oczywiście musimy pamiętać, że do tej kwoty dojdą jakieś pakiety, koszt lakieru, no ale może uda Wam się też wywalczyć jakiś rabat. Dla miłośników diesli cennik rozpocznie się od wartości 129 600 zł, to jest 2.0 TDI o mocy 150 koni i 6-biegowa manualna skrzynia biegów, a automat to już 140 000 zł. Najwyższa wersja z napędem na wszystkie koła to katalogowo 173 600 zł. I teraz zastanawiałem się, jak ugryźć ten aspekt, który samochód wybrać, który ja bym wybrał, który mógłbym polecić Wam. I to, co przyszło mi do głowy,
to to, że można mieć tutaj dwa podejścia. Bo zobaczcie, nie będziemy oczywiście wchodzić we wszystkie elementy wyposażeniowe i tak dalej, bo nie ma to sensu, ale mocno upraszczając, możemy przyjąć, że Cupra z tą jedną wersją silnikową zaczyna się od około 220 tysięcy, finalnie będzie kosztowała 230-240 tysięcy złotych, tak do wyjechania z salonu, to będzie oczywiście super wyposażony samochód, a Teka, jak dorzucimy sobie, bo zawsze coś dojdzie do tej katalogowej ceny, jeśli będziemy chcieli najwyższą wersję wyposażeniową, FR, plus jakieś pakiety, felgi, audio, dach i tak dalej, to również wylądujemy na poziomie 180-190 tysięcy złotych. Różnica to będzie jakieś 50 tysięcy złotych między Cuprą a Seatem. I teraz tak, Cupra będzie miała oczywiście 300 koni. Tu mamy 190, tam mamy poniżej 5 sekund, ale tu mamy 7. 7 to jest, tak jak powiedziałem, to jest nadal fantastyczny wynik. To jest bardzo, ale to bardzo szybki, dynamiczny samochód. I z jednej strony pytanie, czy jest sens kupować ten samochód z tym silnikiem? I moja odpowiedź prawdopodobnie brzmi, że nie do końca, bo myślę, że szukając naprawdę szybkiego, zwariowanego SUV-a, tak go nazwę, to jednak warto byłoby dopłacić i wziąć Cuprę. Chociaż z tego, co powiedziałem, można wywnioskować, że te samochody się za bardzo od siebie nie różnią, bo faktycznie tak jest. I w zasadzie te kilkadziesiąt tysięcy dopłacimy za te 300 koni, za 5 sekund do setki i w głównej mierze, nie oszukujmy się, troszkę za znaczek. I może to jest głupie, ale ja sam jeżdżąc tymi samochodami, mając świadomość, że mam ten inny znaczek, inaczej się czuję w samochodzie. Bez sens. No ale tak jest. I myślę, że wielu z Was też tak będzie miało. I ja uważam, że chcąc naprawdę szybkiego SUV-a, warto dopłacić do Cupry, tylko że mi jest to bardzo prosto powiedzieć, bo to są nie moje pieniądze. Radzę Wam, żebyście wydali swoje. I to jest to pierwsze podejście. I do uzupełnienia tego pierwszego podejścia, moim zdaniem lepiej wybrać Cuprę lub ten samochód, ale w słabszej wersji. Czyli te 1,5 i 150 koni, bo to jest nadal świetny silnik. Nadal ten samochód będzie szybki, a będzie sporo tańszy. I wtedy jak ta różnica zrobi się jeszcze większa, to powiedziałbym, że do Cupry dopłacać nie ma sensu i lepiej wziąć Seata Ateca, ale te 1,5. Natomiast drugie podejście jest takie, że ktoś po prostu może nie mieć kasy na Cuprę, a chce mieć bardzo szybki samochód, to wtedy ten Seat będzie miał bardzo duży sens, bo to będzie pewna namiastka Cupry, 7 sekund i tak dalej, to wszystko, co powiedziałem, no ale jednak nie 240, a powiedzmy 180 tysięcy. I to są te dwa podejścia. Ciężko mi wybrać jedno, takie finalne, bo oczywiście najprościej powiedzieć, wziąłbym Cuprę, no jasne, że tak, tylko trzeba te 50 tysięcy więcej wyłożyć. Więc staram się znaleźć taki złoty środek. I oczywiście też nie da się radzić wszystkim tak samo, bo każdy ma inne podejście, inny budżet i tak dalej. Ale mam nadzieję, że zrozumieliście to, co chciałem przekazać. Czyli podsumowując, jeśli Seat Ateca, to myślę, że jednak 1,5-150. Nadal będziemy bardzo zadowoleni z tego samochodu. A właśnie, bo nie powiedziałem o jednej rzeczy, w sumie też mega istotnej. I która też bardzo może wpłynąć na wybór. Bo to nie jest tylko te 50 tysięcy różnicy. Jest jeszcze coś. Spalanie. Ten samochód, czyli Seat Ateca, gdzieś tam na jakichś podmiejskich dróżkach, spalał mi w okolicy 6,5 litra. Ekspresówka to było już jakieś 8, autostrada 9, nawet 9,5. Natomiast w mieście ja tym samochodem nie mogłem zejść poniżej dychy. I to nie jest jakaś szokująca wartość, mając na względzie wszystko to, co mamy w tym samochodzie. I przede wszystkim aurę, jaką widzicie, jest zimno, jest duży ruch i tak dalej. Oczywiście tak. Tylko zwróćcie uwagę na jedną rzecz. To jest 190 koni, w Cuprze mieliśmy 300, a te wartości są praktycznie takie same. I to jest ten drugi aspekt, bo można powiedzieć, po co kupować słabszy silnik, skoro ten dużo mocniejszy, 300 koni, pali praktycznie tyle samo. Więc to jest jeszcze jedna rzecz do zastanowienia. No ale główną oczywiście będzie cena zakupu tego samochodu, chociaż w sumie nie do końca, bo dzisiaj przy leasingach, przy najmach i tak dalej, można sobie to zniwelować formą finansowania, więc ten wybór samochodu robi się niestety coraz trudniejszy zamiast tego, żeby był coraz prostszy. Jeszcze jedna ważna rzecz i specjalnie wyjechałem tu na troszkę szybszą drogę, bo tak jak wiecznie żywe jest pytanie, co z tą Polską, to w przypadku TSI i DSG wiecznie żywe jest pytanie, co z tym lagiem. To jest rzecz, na którą ja przede wszystkim narzekałem w Cuprze. Tam nie było za wiele rzeczy, na które można było narzekać, ale na pewno była to jedna z nich, a w zasadzie główna. Jak jest tutaj? Najprościej będzie to pokazać. Ja wcisnę gaz do dechy i zobaczcie, kiedy ten samochód zacznie przyspieszać. Oczywiście wciskam gaz do dechy, więc teraz. Oczywiście ten lag nadal jest w
kamerze może to wyglądać, że on nadal jest bardzo duży, ale muszę zaznaczyć coś takiego. Nie wiem, z czego to wynika. Być może z tego, że jednak Seat mniej prowokował mnie do szybkiej jazdy. Jeździłem nim po prostu wolniej. No jednak w Cuprze jest te 300 koni, więc tak naprawdę dużo częściej prawy pedał traktujecie zero-jedynkowo. Ale ja mam wrażenie w takiej codziennej jeździe, że tutaj jest troszkę lepiej pod tym względem. Nie wiem, czy troszkę lepiej to będzie dobre określenie. Jest mniej źle, może tak. Nie wiem, czy w ogóle jest takie określenie, ale jest lak oczywiście nadal. Jak nie będziecie cały czas jeździć bardzo dynamicznie i szaleć, to nie odczujecie tego za bardzo, ale jednak przy jakimś tam szybkim wciskaniu się gdzieś i tak dalej, trzeba to mieć na względzie, bo to jednak występuje i dla niektórych na pewno będzie to wada i może to mocno przeszkadzać w codziennym użytkowaniu auta. Jakbym jeszcze miał na coś narzekać, to jak tego nie macie, to zupełnie nie zwrócicie na to uwagi, to jest oczywiste, ale ja w swoim samochodzie mam head-up, bardzo lubię head-upy, przyzwyczaiłem się do tego, że to jest, nie muszę odrywać wzroku od jezdni i w Seacie tego nie mam, nie znalazłem tego też w katalogu wyposażeń dodatkowych, więc jeśli faktycznie head-upa nie ma, a wydaje mi się, że nie ma, to troszkę szkoda, bo to by się tutaj przydało. No ale dobra, dajcie znać, jak Wam się podoba ten samochód. Chociaż znowu przypomniała mi się jeszcze jedna rzecz, o której miałem powiedzieć, czyli właśnie wygląd, jak Wam się podoba, jak mi się podoba. Dostałem dużo informacji od Was, że właśnie Cupra Wam się nie do końca podoba. I mnie to mocno zdziwiło. Ja jeśli miałbym wypowiedzieć swoje zdanie, to mam do Seata czy do Cupry tylko jedną uwagę. Mianowicie to, że ten samochód jest za bardzo podobny do Skody czy do Volkswagena, bo o ile ma te same silniki, te same skrzynie i tak dalej, to w mojej ocenie Seat powinien się odróżniać właśnie swoim innym charakterem, a tym charakterem jest przede wszystkim wygląd. A jednak jest mocno podobny na przykład do Skody. Więc tutaj troszkę szkoda, ale z drugiej strony moim zdaniem ten samochód wygląda całkiem ok, a największą robotę robią oczywiście LEDy, bo to są LEDy, które trudno pomylić z jakąkolwiek inną marką. Widzimy z daleka, że to jedzie Seat, więc tutaj na pewno Seat może się troszkę obronić, że ma coś mocno wyróżniającego. No ale nadal jestem bardzo ciekawy Waszej opinii. Także dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o wyglądzie tego samochodu. No i o tym dylemacie. Cupra czy jednak Seat? No i dobra, ode mnie byłoby to już na dzisiaj tyle. Przypomnę standardowo dla osób, które jeszcze tego nie zrobiły, aby zasubskrybowały kanał. Pamiętajcie o tym słynnym dzwoneczku. Jeśli materiał Wam się spodobał, kliknijcie łapkę do góry. Jeśli się nie spodobał, to do dołu. A ja będę się już żegnał. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.